Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc odwiedził 2 maja parafię świętego Michała Archanioła znajdującą się w Lwowie na Sychowie. 5 lat temu, w 2018 roku, on poświęcił ten kościół, a tym razem w ramach swojej wizyty poświęcił marmurową tablicę pamiątkową tego wydarzenia. Parafianie Sychowa bardzo ciepło powitali metropolitę, dziękując mu za wsparcie, jakiego doznawali w ciągu budowy świątyni. Arcybiskup Skworc przewodniczył mszy świętej z okazji 5. rocznicy konsekracji świątyni, która wkrótce będzie obchodzona przez parafian Sychowa. Związek parafii rzymskokatolickiej na Sychowie z archidiecezją katowicką jest bardzo głęboki, ponieważ proboszczem parafii Michała Archanioła jest ksiądz Jacek Kocur, który przybył na Ukrainę właśnie z diecezji katowickiej ponad 20 lat temu i poświęcił swoje życie służbie lokalnej społeczności parafialnej i budowie kościoła. Przez cały czas czuł się wspierany i otrzymywał pomoc nie tylko z Lwowa, ale także z rodzimej archidiecezji katowickiej. Moi drodzy, kościół ten z kamienia, z cegły, z betonu nie jest celem sam w sobie. Kościół służy budowaniu innego kościoła. Kościoła żywego, kościoła ludzkich serc, kościoła wiary, nadziei i miłości.